żywoty świętych pańskich na każdy dzień roku. Subskrybuj Nauki Katolickie i otrzymuj powiadomienia. 5 stycznia. Żywot świętego Szymona Słupnika. Żył około roku pańskiego 460. Wielki ten święty urodził się w miasteczku Sizon w Syrii, na pograniczu Cylicji. Rodzaj jego życia przechodzi wszelkie przyrodzenie ludzkie, a surowe uczynki pokutnicze śmiało można porównać z cierpieniami męczenników. Szymon w młodości pasał owce u ojca. Mając lat 13, usłyszał w kościele na kazaniu słowa Ewangelii: błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Pobożnego chłopca zastanowiły te słowa, a dobrze ich nie zrozumiawszy, zapytał obok stojącego starca o ich znaczenie, na co tenże rzecze, iż modlitwa, pokora, łzy i cierpliwość są środkami do niebieskiej pociechy, a najbardziej w samotności cnota się krzewi. Usłyszawszy to Szymon, pobiegł do najbliższego klasztoru i padłszy opatowi do nóg, prosił go o przyjęcie do zakonu. Opat nie zaraz przystał na żądanie. Dopiero po długim, a usilnym naleganiu na to zezwolił. Szymon tedy rozwinął swą cnotę pokory i wzgardzenia świata tak dalece, iż wkrótce wszystkich zakonników w tymże klasztorze prześcignął. W ostrym tym zakonie jadali zakonnicy tylko co trzeci dzień. Szymon jednakże pomimo odradzania starszych, jadał tylko co szósty dzień. Pewnego razu ujęty świętym zapałem urwał od studni kawał liny splecionej z liści palmowych i przewiązał się nią mocno powyżej bioder. Z czasem wyrżnęła się lina w ciało, przez co potworzyły się rany i bardzo nieprzyjemną woń wydawać poczęły. Długo nie zdołali zakonnicy dojść, skąd ta odrażająca woń pochodzi, aż wreszcie się przekonali, iż to od Szymona. Gdy z rozkazu opata gwałtownie go rozebrano, przekonano się o właściwej przyczynie, po czym przełożony klasztoru surowo go zgromiwszy, polecił wyleczyć mu rany, a następnie wydalił z klasztoru, aby inni zakonnicy nie zechcieli go naśladować w podobnej surowości, a słabsi na ciele tym samym nie byli sobie śmierci przyczyną. Szymon, tułając się tedy czas niejaki po górach, spuścił się wreszcie do głębokiego parowu i zostawał tam na modlitwie i pobożnych pieśniach. Nie za długo jednak począł opat żałować swego postępku, przeto nakazał go odszukać. Długo za nim śledzono, aż wreszcie przebywający tam pasterze pobyt jego zakonnikom oznajmili. Wydobyty z przepaści na powrozie, zamieszkał ponownie w klasztorze, lecz nie na długo. Znalazłszy bowiem na górze w pobliżu miasta Telanissa opustoszały samotny domek, udał się tam i przez 3 lata w nim przebywał. Za przykładem Mojżesza i Eliasza nałożył na siebie 40-dniowy post, nic nie jedząc, ni pijąc. Prosił więc swego spowiednika, imieniem Bassus, aby go kazał na 40 dni zamurować, bez podania mu najmniejszej żywności i napoju. Lecz Bassus uczynić tego nie chciał, mówiąc: zabójcą samemu sobie być, to nie żadna cnota, ale grzech śmiertelny. Zażądał tedy Szymon, aby mu dano 10 bochenków chleba i stosowną ilość wody, zaręczając, że skoro tego zajdzie potrzeba, natenczas się posili. Przystał w końcu na to Bassus, dał mu chleb i wodę i kazał go zamurować. Gdy jednakże po dniach 40 zamurowanie kazał rozebrać, znaleziono chleb i wodę nietknięte, a samego Szymona leżącego na pół nieżywego bez władzy. Orzeźwił go, zakrapiając usta gębką, dał mu przenajświętszy sakrament, po czym Szymon wziął pokarm. Od onego czasu przez 28 lat co rok tak pościł w wielki post, nie jedząc, nie pijąc przez 40 dni, ustawicznie się modląc i to z początku stojąc, później kiedy osłabł siedząc, a gdy już z głodu siedzieć nie mógł, w ten czas leżąc. Po 3 latach zbudował sobie na wierzchołku jednej góry mandrę, czyli domek pustelniczy, ale bez dachu. Aby z góry nie schodzić i myśli swych od nieba nie odrywać, kazał się za szyję i za prawą nogę przykuć do skały 20 łokci długim łańcuchem. Gdy go biskup antiocheński Melecyusz nawiedził, zganił mu to, mówiąc, iż człowiek własną wolą, a nie łańcuchami wiązać się powinien. Szymon kazał się natychmiast rozkuć. Sława surowego jego życia wnet rozeszła się daleko i ludzie tłumnie zaczęli się schodzić, jedni aby go widzieć, drudzy aby słuchać nauk jego, a inni szukać u niego pociechy lub pomocy w chorobach i różnych innych potrzebach. Wielu z nich czuło się szczęśliwymi, gdy mogło się dotknąć skraju szaty jego, a ta szata niczym więcej nie była, jak zwyczajną zwierzęcą skórą. Byli i tacy, którzy nawet potajemnie skrawek tej szaty ucinali. Ponieważ oznaki takie czci i uszanowania sprzeciwiały się jego pokorze, przeto zamierzył wieść rodzaj życia, który by można prawie poczytywać za niepodobny.
Otóż kazał sobie zbudować kolumnę, czyli słup kamienny, najpierw 6, potem 12, następnie 22, wreszcie 36, a w końcu nawet 40 łokci wysoki. Na tymże słupie, mającym tylko 3 stopy średnicy, z małą galeryjką, nie mógł ani leżeć, ani siedzieć i na nim przeżył lat 37, wystawiony na wszelkie zmiany powietrza. Noce, poranki i wieczory przebywał na modlitwie, a za dnia miewał 2 razy kazania, uzdrawiał chorych, udzielał rady i odpowiadał na stawiane pytania. Co tydzień przyjmował raz komunię świętą i tylko też raz na tydzień posilał się ważoną soczewicą. Niesłychany sposób ten życia zwabiał tłumy ludu, chrześcijan i pogan, a kazaniami swemi nawracał niezliczone mnóstwo niewiernych i wszyscy uważali go za świętego, ponieważ liczne czynił cuda. Ludzie światowi natomiast nazywali go zagorzałcem i dziwakiem, a nawet go podejrzewano, że właśnie tym dziwnym sposobem życia chce sobie sławę świętego zjednać. Okoliczni biskupi i opaci postanowili go przeto wystawić na próbę. Wyprawili doń zatem posłów, aby niezwłocznie zeszedł z miejsca swego pobytu i żył odtąd w klasztorze. Szymon, usłyszawszy rozkaz, wnet nogę jedne spuścił, chcąc zniść ze słupa. Posłowie jednakże, widząc jego pokorę wobec zwierzchności duchownej, uznali czystość jego zamiarów i na słupie pozostać mu zezwolili. Nie było też życie jego na słupie bez pożytku dla zbawienia ludzkości. Tysiące bowiem pogan nawracało się wskutek cudów, jakich byli świadkami, a surowe życie jego wielki wpływ na oziębłych wywierało. Łańcuch, którym się dawniej przykuwał do skały, skórę mu na jednej nodze pomarszczył, skąd w fałdach zagnieździło się nawet robactwo, a później ropa płynąć poczęła. Z tej przyczyny święty przez długie lata na jednej tylko mógł stać nodze. Mimo to nogi nie dał leczyć, ani też nic ze surowości żywota nie ujął. Kazania miewał jak zwykle, przy czym godził swary i niesnaski, wykorzeniał błędy, a nawet królów i panów chrześcijańskich w niektórych rzeczach przestrzegał. Kiedy zaś potężny cesarz Teodozyjusz wydarł w Antiochii chrześcijanom kościół i dał go Żydom, Szymon napisał groźny list do cesarza, tenże nie tylko swój dekret cofnął, ale nawet starostę, za którego poradą na własność chrześcijan się targnął, złożył z urzędu. Nadto prosił cesarz owego powietrznego męczennika, aby się raczył zań modlić i zechciał mu swe błogosławieństwo posłać. Cudami swymi i naukami Szymon wielki wpływ wywierał na lud. Trzykrotnie zupełnie zaniewidziawszy, wskutek modlitwy wzrok odzyskiwał z powrotem. Będąc chorym, nie przyjmował ani lekarza, ani lekarstw, a długi czas mógł tylko stać na jednej nodze. Umarł po życiu prawdziwie męczeńskim dnia 2 września roku 459. Ciało jego niosło 6 biskupów do Antiochii, a ludu zgromadziła się tak znaczna liczba, iż w celu utrzymania porządku musiano wykomenderować 6600 żołnierzy, gdyż wszystko, co żyło, pragnęło relikwii tego świętego. Przy grobie jego działy się liczne cuda, a w krótkim czasie zbudowano na cześć jego wspaniały kościół. Na wschodzie wielu jeszcze naśladowało sposób życia na słupie, przez świętego Szymona tak długie lata praktykowany, gdy tymczasem Zachód jeden taki wypadek tylko może zaznaczyć. Zakonnik Wulfilajkus żył bowiem czas niejaki w ten sposób pod Trewirem, ale biskup tamtejszy ze względu na surowość klimatu kazał mu wrócić do klasztoru, czego zakonnik też natychmiast usłuchał. Nauka moralna. Lubo sposób życia i nadzwyczaj surowa pokuta tego świętego nie mogą nam być przedmiotem naśladowania, mimo to jest rozważanie tego żywotu dla nas wielce zbawiennym, albowiem wzywa nas ono do pokuty. Rozważanie życia Szymona jest niepodobnem bez zawstydzenia się wskutek naszej oziębłości. A zaliż nie mamy o wiele więcej powodu pokutować za grzechy nasze, aniżeli ów święty męczennik. Uderzmy się w piersi i wyznajmy, żeśmy do grzechu bardzo prędcy, lecz powolni do pokuty. Aczkolwiek Bóg nie wymaga od nas owych nadzwyczajnych uczynków pokutniczych, jakimi się niektórzy święci odznaczali, to przynajmniej powinniśmy mieć silną wolę i chociaż mały zrobić początek pokuty, połączony z poprawą życia. Niechaj nam tych kilka uwag posłuży, abyśmy w przyszłości gorliwość naszą w służbie Bożej ożywili. Bóg nie wymaga od nas nic nadzwyczajnego, powinniśmy więc przynajmniej rozliczne na nas przypadające utrapienia cierpliwie znosić, a nakładając na siebie mniejsze dobrowolne umartwienia, tym samym dobrą naszą wolę okazać. Dręczcie się i żałujcie i płaczcie, śmiech wasz niech się obróci w żałość, a wesele w smutek. Modlitwa. Boże, któryś świętego Szymona Słupnika do tak cudownej pokuty powołać raczył, daj nam za jego wstawieniem się wszelkie niegodziwe ciała i zmysłów podniety za łaską Twoją przykracać. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.
zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj żywoty świętych każdego dnia. Link do zapisu w opisie filmu. Błogosławionego dnia.